Chcę dzisiaj mówić na temat eschatologiczny, a więc ten temat dotyczący przyszłości, być może nieodległej jeszcze, czy już, ale przyszłości. Jak wiecie, w wielu społecznościach religijnych różne poglądy panują na temat zakończenia historii tego świata, powrotu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale chyba tym, co jest dla nas najistotniejsze, to jest wyraźne przesłanie Bożego Słowa. To właśnie w nim powinniśmy znajdować wszystkie te istotne fakty, które mówią na temat przede wszystkim naszego przygotowania. Bo czy to będzie jeszcze za czasu naszego życia, czy być może nieco później, to już nie ma takiego znaczenia. Istotną kwestią jest, czy jesteśmy na to gotowi. Czy rzeczywiście będziemy zaskoczeni, czy nie będziemy zaskoczeni. Poza tym Słowo Boże, szczególnie w Apokalipsie, pokazuje nam reakcje ludzi i możemy z tych reakcji wnioskować, jaki jest poziom wiedzy na temat, czy jaki będzie poziom wiedzy na temat powrotu Pana naszego Jezusa Chrystusa. I gdybyśmy tak wzięli do ręki Księgę Apokalipsy, to znajdziemy tam cztery odsłony przyjścia Jezusa Chrystusa. I każda następna odsłona następuje w sposób progresywny, to znaczy każdy rozdział, który mówi na ten temat, omawia tę kwestię w szerszym aspekcie. Kiedy mówimy o pierwszym rozdziale, to tam znajdujemy właśnie informację dotyczącą przyjścia Jezusa Chrystusa i ma to miejsce jedynie w jednym wersecie. Natomiast kiedy przechodzimy do szóstego rozdziału, tam już mamy więcej wersetów, a potem kiedy przechodzimy do czternastego rozdziału, jeszcze więcej, a już najwięcej mamy w dziewiętnastym rozdziale Apokalipsy. I dzisiaj prześledzimy te cztery etapy, albo inaczej mówiąc, cztery odsłony mówiące o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa i o wszystkich zagadnieniach towarzyszących ludziom właśnie w tym momencie. Ale też musimy zdać sobie sprawę z tego, że przygotowanie nie polega na przygotowaniu się na to konkretne wydarzenie, kiedy ono już przychodzi, czy przyjdzie, ale na to wydarzenie, kiedy ono jeszcze jest odległe, kiedy jeszcze nie spełnia się. Oczywiście jako ludzie wierzący w oparciu o Biblię, tworząc naszą wizję przyszłości, wiemy doskonale, że apostoł Piotr chociażby powiedział, że Pan nie zwleka z przyjściem swoim, ale jego celem jest, aby wszyscy mogli przyjść do upamiętania, mogli się nawrócić, a więc do każdego wyciągnięta jest ręka Boża, aby pomagać mu w tym, by stał się gotowym na powrót Pana Jezusa Chrystusa. Zresztą sam on to zapowiedział. Mamy bardzo wyraźne sprawozdanie z odejścia Pana Jezusa z tej ziemi. Nazywamy to wniebowzięciem. Kiedy apostołowie patrzyli na odchodzącego Jezusa Chrystusa, a potem aniołowie, którzy dołączyli do nich, powiedzieli im wyraźnie, że ten Jezus, który odszedł, w taki sam sposób przyjdzie. A więc nie przyjdzie w sposób niewidzialny, jak niektórzy uważają. Nie przyjdzie w sposób, który byłby niedostrzegalny przez człowieka, ale skoro aniołowie powiedzieli, że przyjdzie tak, jak widzieliście go odchodzącego, no to błędną nauką jest stwierdzenie, że przyjdzie niewidzialnie, czy nawet już jest, tylko w niewidzialny sposób. Również przyjście Jezusa Chrystusa nie będzie takim dziwnym zjawiskiem, które jest upowszechniane w chrześcijaństwie dotyczącym sekretnego pochwycenia. Czyli, że nie będzie widać ani Chrystusa, który przychodzi, i także nagle znikną ci, którzy podobno będą przygotowani na Jego przyjście i pozostaną na ziemi tylko ci, którzy nie będą zabrani do Jego Królestwa. Naprawdę mamy wiele poglądów w chrześcijaństwie i dziwną rzeczą jest, że posługujemy się tym samym Słowem Bożym. Jak to możliwe,
że można interpretować w tak różny sposób tak oczywiste fakty potwierdzone przez Boże Słowo. A więc otwórzmy nasze Biblię, jesteśmy wzrokowcami. Z całą pewnością przyda nam się obserwacja tego, co czytamy, bo pozostaje dłużej w naszej pamięci. Biblia, a szczególnie Apokalipsa, jest zbiorem abstrakcyjnych porównań. I musimy wiedzieć, że te porównania były zupełnie zrozumiałe dla chociażby słuchaczy Jezusa będącego na ziemi. On ciągle posługiwał się takim abstrakcyjnym językiem. Mówił w różnych przypowieściach i później pod koniec, kiedy zwracał uwagę apostołom na to, że odchodzi do Ojca, to też powiedział to w taki abstrakcyjny sposób, a później, kiedy oni tego nie rozumieli i zapytywali jeden drugiego, o czym on mówi, to wtedy powiedział im wprost i wtedy jeden z nich, świadomy tego, że zrozumiał, odpowiedział, no teraz, Panie, mówisz nam już bez żadnych jakichś przypowieści, dlatego wiemy, że faktycznie tak się rzeczy mają. No więc zapytajmy dzisiaj siebie, zanim rozpoczniemy to studium, czy gdyby Pan Jezus przyszedł dzisiaj, czy jesteśmy gotowi na to, aby z radością Go przyjąć, czy być może bylibyśmy przerażeni, przestraszeni tą świadomością, że oto skończyła się historia tej ziemi. To odpowiedź, na którą sami musimy sobie odpowiedzieć. W pierwszym rozdziale Księgi Apokalipsy, w tej pierwszej odsłonie, w 7 wersecie mamy napisane takie słowa. Oto idzie z obłokami i ujrzy go wszelkie oko i ci, którzy go przebili. I narzekać będą przed nim wszystkie pokolenia ziemi. Tak, amen. Różne wersje tłumaczeń Nowego Testamentu w różny sposób przekazują to stwierdzenie znajdujące się w środku tego tekstu, gdzie jest napisane w tym tłumaczeniu warszawsko-praskim, które ja tutaj przekazuję, narzekać będą przed nim wszystkie pokolenia ziemi. W Biblii Warszawskiej bodajże jest powiedziane, że z jego powodu będą narzekać, tak? No więc myślę, że to jest jedno z bardziej zrozumiałych przełożeń, które mówi nam o tym, że będą przed nim narzekać wszystkie pokolenia ziemi. Możemy zadać sobie pytanie, dlaczego będą narzekać? Jaka jest przyczyna narzekania? No wiecie, narzekamy wtedy, kiedy nam jest źle, prawda? Kiedy coś nie układa się, czy są jakieś przeciwności, które powodują nasz dyskomfort, czy to psychiczny, fizyczny, czy także i duchowy. Ale zauważcie, że mamy tutaj wyszczególnione pewne grupy ludzi, którzy zobaczą powracającego Jezusa Chrystusa. A więc mamy powiedziane, że ujrzy go wszelkie oko. Jeżeli Jezus Chrystus ma przyjść w określonym czasie, to oczywiście, kiedy mówimy o wszelkim oku, to oczywiście mówimy o oczach tych, którzy żyją. Nie mówimy o oczach ludzi, którzy zmarli, z drobnym wyjątkiem, który tu jest uwzględniony, gdzie powiedziane jest, że będą również go widzieć ci, którzy go przebili. Czyli już w tym pierwszym wersecie pierwszego rozdziału, czy w 7 wersecie pierwszego rozdziału, mamy informację o pierwszym, można by powiedzieć, zmartwychwstaniu, ale to zmartwychwstanie dotyczy tych, którzy doprowadzili do śmierci Jezusa Chrystusa. I narzekać będą przed nim wszystkie pokolenia ziemi, to znaczy wszyscy ci, którzy spośród żyjących, którzy zobaczą przyjście Jezusa Chrystusa, zauważą, jak wielki błąd popełnili w swoim życiu i dlatego to wielkie narzekanie. Ale to dopiero jest wstęp tej wizji, którą Jan przekazuje nam w swojej księdze. Kiedy przejdziemy do drugiej odsłony z 6 rozdziału i tam od 15 wersetu,
znajdziemy kolejne odsłony, które pokazują nam kolejne grupy ludzi, którzy będą czy to zaskoczeni, czy przestraszeni, czy wręcz przerażeni tym zjawiskiem. Czytajmy Słowo Boże. 15 werset i dalej 6 rozdziału. A królowie ziemscy, wielmoże i wodzowie, bogacze i możni, każdy niewolnik i każdy wolny, ukryli się do jaskiń i górskich skał. I mówią do gór i do skał, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem zasiadającego na tronie i przed gniewem baranka, bo nadszedł wielki dzień jego gniewu, a któż zdoła się ostać? I tu znowu chcę nawiązać do tych poglądów chrześcijańskich, które mówią, że Jezus Chrystus przyjdzie w sposób niewidzialny, czy jest w sposób niewidzialny już na ziemi. Bo tutaj powiedziane jest o, praktycznie rzecz biorąc, wszystkich grupach społecznych, czy warstwach społecznych, jak moglibyśmy je nazwać. Jest powiedziane o królach, a więc o władcach, możemy mówić o prezydentach. Jest powiedziane o wielmożach, a więc ludziach, którzy czy to są autorytetem, czy zajmują bardzo wysokie stanowiska w społeczeństwie, czy w kościele także. Jest mowa na temat wodzów, a więc jest mowa na temat wojska i przywódców wojskowych. Jest powiedziane o bogaczach, nie o bogatych, ale o bogaczach. Dzisiaj, kiedy patrzymy na ten przekrój społeczny, to widzimy, jak nikły procent tych, którzy posiadają największe bogactwa, zagarnia dla siebie stosunkowo no, nieporównywalnie więcej niż pozostała większość, która w trudzie własnej pracy zdobywa środki do życia. Dalej powiedziane jest, że także możni, a więc ta średnia warstwa społeczna, ale także i niewolnik, także wolny. Człowiek, o którym nie można powiedzieć, że ani nie jest bogaczem, ani bogatym. Po prostu zwykły, szary człowiek żyjący w społeczeństwie tworzonym przez te wszystkie grupy społeczne. Ale co się dzieje? Że spośród tych wszystkich grup tutaj wyszczególnionych bardzo wielu jest tych, którzy wołają do gór i skał, by zakryły ich przed obliczem tego, który zasiada na tronie i przed gniewem baranka. Czy widzieliście kiedyś rozgniewanego baranka? Lwa rozgniewanego to oczywiście można sobie wyobrazić, ale rozgniewanego baranka to wydaje się bardzo trudne. Ale jeżeli tak spokojnego baranka można rozgniewać, no to rzeczywiście jest się czego bać, jest się przed czym ukrywać. I mamy tutaj powiedziane, że zadają sobie jedno pytanie, ale zanim do tego pytania dojdzie, zwróćcie uwagę na werset 17. Stwierdzają, bo nadszedł wielki dzień jego gniewu. Skąd o tym wiedzieli? Skąd wiedzieli o tym, że to jest właśnie ten wielki dzień gniewu Boga? Czyż nie stąd, że na tej ziemi żyli ludzie, którzy o tym ciągle mówili, tylko oni nie przyjmowali tego do swojej świadomości? Wydaje się, że tak właśnie jest. I to pytanie, które zadają, któż zdoła się ostać? Ale wiecie, w tym momencie jest to pytanie, które zadawane jest w sposób retoryczny. Na nie już nie ma odpowiedzi. Moglibyśmy tu cytować fragmenty z ksiąg małych proroków, gdzie jest powiedziane, że pewni ludzie w pewnym momencie będą biegać od morza do morza, szukając Słowa Bożego, ale niestety nie będą mogli już znaleźć. Dlatego, jeżeli nie chcemy zadać sobie takiego pytania na końcu, wtedy, kiedy już Jezus Chrystus przyjdzie, to warto zadać sobie pytanie to właśnie dzisiaj. Któż zdoła się ostać? Co zrobić, żeby ostać się w obliczu tego wielkiego, zagniewanego baranka, który przychodzi, aby zakończyć historię tej ziemi? No ale to znowu mamy kolejny fragment, który niekoniecznie mówi nam wszystko. Przejdźmy do kolejnej odsłony z 14 rozdziału Apokalipsy. I tam czytamy od 14 wiersza następujące słowa.
Potem ujrzałem oto biały obłok, a siedzący na obłoku, podobny do Syna Człowieczego, miał złoty wieniec na głowie, a w ręku ostry sierp. I wyszedł inny anioł ze świątyni, wołając głosem donośnym do siedzącego na obłoku: zapuść twój sierp i żniwa dokonaj, bo przyszła już pora dokonać żniwę, bo dojrzało żniwo ziemi. A siedzący na obłoku rzucił swój sierp na ziemię i ziemia została zrzęta. To jeszcze nie wszystko, ale za chwilę przeczytamy jeszcze jeden fragment z tego rozdziału. Musimy zauważyć, że w tej wizji mamy pokazany obraz tego, którego się boją w większości ludzie żyjący w momencie przyjścia Jezusa Chrystusa. I czytamy, że wychodzi ze świątyni anioł, który woła głosem donośnym do tego siedzącego na obłoku. A tak na marginesie możemy dodać, że kiedy Pan Jezus odchodził z tej ziemi, to my czytamy w Dziejach Apostolskich, że zakrył go obłok i zniknął Jezus z oczu apostołów. Kiedy byśmy czytali wypowiedź z książki Historia Zbawienia, to tam powiedziane jest, że w rzeczywistości tym obłokiem były rzesze aniołów, które towarzyszyły Jezusowi Chrystusowi w momencie odejścia z tej ziemi i tak samo będzie w momencie przyjścia. Jest też tutaj istotna informacja dotycząca tego, dlaczego Jezus Chrystus przychodzi, albo jakie wydarzenie przyczyniło się do tego, że On postanowił przyjść. Mamy zapisane to w wierszu 15 w drugiej części od dwukropku. Tam jest powiedziane: zapuść twój sierp i żniwa dokonaj, bo przyszła już pora dokonać żniwa, bo dojrzało żniwo ziemi. Myślę, że popełniamy wielki błąd i myślę, że czynimy to od wielu dziesięcioleci, uważając, że zewnętrzne znaki, o których mówił Jezus Chrystus w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, są tym, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, jeśli chodzi o określenie czasu przybliżającego się właśnie do momentu pojawienia się Jezusa Chrystusa. Ale w rzeczywistości dopiero Apokalipsa pokazuje nam, że te wszystkie znaki owszem są bardzo istotne, ale to, co jest najważniejsze, to jest właśnie dojrzałe żniwo ziemi. Mamy tu abstrakcyjne określenie oczywiście, bo przecież Pan Bóg nie przychodzi po to, aby zrzynać jakieś zboże. Tutaj pod symbolem zboża czy ziarna kryją się ludzie. I ta pierwsza część, czyli te wersety od 14 do 16, mówią nam o sprawiedliwych, czyli mówią o tych, którzy nie będą uciekać, nie będą się bać, ale z radością będą witać Jezusa Chrystusa. I anioł, który zwraca się do Jezusa Chrystusa w ten symboliczny sposób, mówi, że zapuść twój sierp, bo dojrzało żniwo ziemi, czyli inaczej mówiąc, sprawiedliwi dojrzali do tego, aby mogli być zbawionymi. Tu oczywiście moglibyśmy rozszerzyć to pojęcie, wskazując, że ostatnie pokolenie jest szczególnym pokoleniem ludzi i za chwilę będę chciał o tym powiedzieć. Ostatnie pokolenie oczywiście przed przyjściem Jezusa Chrystusa i my dzisiaj raczej nie jesteśmy w stanie wyznaczyć, które to pokolenie jest, chociaż możemy spodziewać się również, że i nasze pokolenie może doczekać przyjścia Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Popatrzmy na kolejny fragment, pomijając 17 werset, który też jest istotny, ale dla nas, dla dzisiejszego rozważania, skoncentrujmy się na 18 wersecie. I wyszedł inny anioł od ołtarza, mający władzę nad ogniem. Może zatrzymajmy się na chwilę przy tym sformułowaniu. W jaki sposób zakończy się historia tej ziemi? No oczywiście, kiedy czytamy księgę proroka Izajasza czy Jeremiasza, to widzimy, że ziemia zostanie spalona ogniem. I tu mamy anioła, który dysponuje ogniem, który ma władzę nad ogniem. I woła on donośnie do mającego ostry sierp:
Zapuść twój ostry sierp i poobcinaj grona winorośli ziemi, bo jagody jej dojrzały. Mamy więc taki podwójny obraz dojrzałości. Z jednej strony winne grona i kiedy przejdziemy do 19 rozdziału, zauważymy, że faktycznie te winne grona dotyczą bezbożnych ludzi, to znaczy tych, którzy się kryją przed obliczem przychodzącego Jezusa Chrystusa. Natomiast zboże jest obrazem tych sprawiedliwych, którzy z radością będą go witać. I istotna rzecz, którą możemy tutaj w jakiś sposób podkreślić, to mianowicie ta, że kiedy patrzymy na współczesny świat, kiedy widzimy te ogromne problemy, nie tylko materialne, finansowe, ale polityczne, problemy związane z takim normalnym, codziennym życiem człowieka, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielu ludzi głoduje, jak wiele dzieci cierpi z powodu niedożywienia, jak wielu ludzi umiera z tego powodu. Nigdy Bożym celem nie było stworzenie takich okoliczności, które by doprowadziły do takiego cierpienia, co pokazuje nam jednoznacznie, że żniwo, jeśli chodzi o winne grona, dojrzało. Czyli możemy powiedzieć, że zło, które jest na świecie, jest zupełnie dojrzałe do żniwa. Jedyny problem, jaki powstrzymuje jeszcze przyjście Jezusa Chrystusa, to jest niedojrzałe zboże, czyli ci jego wyznawcy, którzy dosyć lekko traktują swoje zbawienie, a on oczekuje czegoś, co spowoduje zadanie kłamu twierdzeniom szatana, że Boże prawo jest niewykonalne, że Pan Bóg stworzył prawo, którego nie może wykonać człowiek. Dlatego też przyszedł Pan Jezus na tę ziemię i spełnił dokładnie w 100% to prawo. Pytanie tylko pojawiało się i pojawia się także i w społecznościach chrześcijańskich, jak to jest możliwe, że Jezus Chrystus nie popełnił żadnego grzechu, natomiast wszyscy, jak mówiła chociażby apostoł Paweł, wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej. Czyli wszyscy są grzesznikami. Jaka jest różnica? Czyżby rzeczywiście Jezus Chrystus miał przewagę jakąś nad nami, że potrafił żyć bezgrzesznym życiem, a my nie potrafimy tego zrobić? Myślę, że kiedy zdajemy sobie sprawę z tego faktu, że faktycznie jest ta zasadnicza różnica, wówczas będziemy w stanie zrozumieć, jak to możliwe, że Jezus Chrystus był tym szczególnym wzorem, który udowadniał, że Boże prawo jest wykonalne. Spróbujmy przejść do 19 rozdziału, do tej czwartej odsłony i zauważymy tam jeszcze szersze zobrazowanie przyjścia Jezusa Chrystusa. Czytamy od 11 wiersza. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przeobleczone w czysty, biały bisior, a z ust jego wychodzi ostry miecz, który miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kadź winia zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego, a na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Oto kolejna odsłona obrazu przychodzącego Jezusa Chrystusa. Możemy zauważyć, że już w 15 wersecie mamy powiedziane o tym, że faktycznie on sam tłoczy kać wina zapalczywego gniewu. W rozdziale 14 mieliśmy mowę na temat winnych gron.
To tłoczenie jest jasnym wyobrażeniem tego, co będzie się działo z bezbożnymi. Dlaczego uciekają? Dlaczego tak bardzo się boją? Zresztą mamy tutaj też powiedziane na temat tego, jak będą wyglądać ci, którzy zaproszeni są do Bożego Królestwa. Tak jak czytaliśmy na początku tej części nabożeństwa z 19 rozdziału, werset 9, gdzie jest napisane: i rzecze do mnie napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I podkreślone to jest słowami zapewnienia. I rzecze do mnie to są prawdziwe słowa Boże. I tutaj chciałbym na chwilę zatrzymać się przy tym rozdziale i nieco wcześniejszym wersecie, abyśmy uświadomili sobie, jak to jest z tym charakterem bezgrzesznym ludzi oczekujących na przyjście Jezusa Chrystusa. Gdybyśmy prześledzili historię ludzkości, to moglibyśmy też skategoryzować ludzi pod względem gotowości na przyjście Jezusa Chrystusa. Najczęściej jest tak, że nie jesteśmy na takim samym poziomie. Wszyscy ludzie żyjący od samego początku byli na różnym poziomie poznania prawdy, na różnym poziomie poznania Boga. I wiemy skądinąd, że wielu z nich nie starczyło czasu na pełne poznanie Boga. Wiemy, że proroctwa dopiero od pewnego czasu, te oczywiście, które były zakryte, te, które były zapieczętowane, zostały objawione. I objawienie to księga, która właśnie oznajmia te proroctwa i wskazuje na czas, w którym pojawi się Jezus Chrystus. Dlatego Pan Bóg przyjmował każde pokolenie, każdego człowieka z przeszłości na takim poziomie poznania i na takim poziomie wiary, do jakiego był w stanie ten człowiek z pomocą Ducha Bożego dojść. Natomiast ostatnie pokolenie, o którym mówi 19 rozdział, to pokolenie ludzi, jak za chwilę zauważycie, ludzi doskonałych, a więc ludzi, którzy przestają grzeszyć. Wydaje się to wręcz nieprawdopodobne. Ale Jezus Chrystus dał nam przykład jako człowiek, że mógł w takim stanie pozostawać. Popatrzmy na stwierdzenie, które również obrazowo jest przedstawione w tym 19 rozdziale. W 7 i 8 wersecie Kościół Boży, lud Boży, przedstawiony jest pod postacią kobiety. Czytamy od 7 wersetu. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Kiedy mówimy o sprawiedliwości, jednoznacznie myślimy doskonałość. Sprawiedliwość to jest w Bożym znaczeniu, w Bożym rozumieniu doskonałość. I czytamy, że ten Kościół, czy poszczególni jego członkowie, będą odziani w czysty, lśniący bisior, który oznacza sprawiedliwe, czyli doskonałe uczynki świętych. W tym rozdziale jest powiedziane coś jeszcze, co tym bardziej uświadamia nam konieczność posiadania takiego bezgrzesznego charakteru. Mianowicie, kiedy czytacie 14 werset, jeszcze raz przeczytajmy go, bo już czytaliśmy, to charakterystyczną rzeczą jest, że aniołowie, którzy towarzyszą Jezusowi Chrystusowi podczas powrotu na tą ziemię, w bardzo ciekawy sposób są ubrani. Posłuchajcie. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w co? Czyli w to samo, co i ci, którzy oczekują na przyjście Jezusa Chrystusa.
czyli doskonały charakter. Jako bezgrzeszne niebiańskie istoty ubrane są w ten symboliczny, czysty, biały bisior i w taki sam bisior, czyli w taką samą szatę sprawiedliwości mają być ubrani ci, którzy oczekują na Jezusa Chrystusa. No i oczywiście można by powiedzieć, no tak, ale przecież my z łaski taką szatę sprawiedliwości Jezusa Chrystusa otrzymamy. Ale tutaj jest powiedziane coś bardzo ważnego, bo jest powiedziane, że ten bisior oznacza sprawiedliwe, a więc doskonałe uczynki świętych. Czyli nie zwalnia nas to ze spełniania Bożej woli, czyli wykonywania doskonałego, czy trzymania takiego kursu doskonałego trzymania się Bożego prawa. No ale to dalej jest dosyć zagadkowe. Jak to możliwe, żeby faktycznie grzeszny człowiek mógł przestać grzeszyć i jego uczynki były sprawiedliwe? Tak na potrzeby tego dzisiejszego kazania chcę użyć takiego przykładu. Niemożliwego, można by powiedzieć. Zauważcie, że gdyby ktoś podstawił przed wami 20-tonowy ładunek i kazał wam go przemieścić kilka kilometrów dalej, to co byście powiedzieli? Szalone, niemożliwe, prawda? Otwórzmy trzeci rozdział Ewangelii Jana. Trzeci rozdział Ewangelii Jana ma dla nas ciekawe sprawozdanie. Ten fragment akurat, który chcę przeczytać w tej chwili, odnosi się do rozmowy z Nikodemem. Jak wiecie, Nikodem był nauczonym w piśmie, był człowiekiem, który należał do Sanhedrynu, a więc do tej ścisłej rady żydowskiej. Był człowiekiem wysoko wykształconym. Nawet Jezus podczas tej rozmowy zarzucił mu: ty jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie rozumiesz. No więc zarzucił mu pewnego rodzaju niekompetencje. Ale kończąc z nim rozmowę, w 21 wierszu powiedział tak. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w czym? W kim? W Bogu. No to teraz wróćmy do tego ładunku. Mamy 20 ton przed sobą i co zrobić, jeżeli ktoś nam każe przenieść to na inne miejsce? Musimy znaleźć się w czymś takim, co umożliwi nam to przemieścić. Załóżmy, że znajdziemy się w samochodzie, na który zostanie załadowany ten ciężar, albo znajdujemy się na takim podnośniku, czy w takim podnośniku, który jest w stanie przemieścić to w określone miejsce. Czyli inaczej mówiąc, życie zgodne z wolą Bożą, jak mówi tutaj sam Jezus Chrystus w Ewangelii Jana, jest możliwe tylko wówczas, kiedy te uczynki dokonane są w Bogu, czyli w kimś mocniejszym niż my. W kimś, kto może dokonać tego, co jest niemożliwe. Ale to jeszcze nie wszystko. Bo dalej jest to zagadkowe. Dopóki nie zaglądniemy do listu do Hebrajczyków. Co prawda, moglibyśmy zajrzeć do źródła, czyli inaczej mówiąc do księgi proroka Jeremiasza, 31 rozdziału, ale ja chcę, byśmy zajrzeli właśnie do listu do Hebrajczyków, dlatego że apostoł Paweł tam dwukrotnie posłużył się sformułowaniem z 31 rozdziału księgi proroka Izajasza. Mianowicie w 8 i 9 i 10 rozdziale listu do Hebrajczyków. Zauważcie, że ten cytat z księgi Jeremiasza apostoł Paweł kieruje już do Kościoła Nowotestamentowego. List do Hebrajczyków nie był napisany bezpośrednio do Żydów w ogóle, ale do nawróconych Żydów, a więc do tych, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa i w Niego uwierzyli. No, w takim zakresie mieściły się oczywiście wszystkie zbory pierwsze, które powstawały, bo one rekrutowały się spośród Żydów. No więc apostoł Paweł
Kieruje co prawda te słowa do Żydów, ale w rzeczywistości kieruje je do każdego człowieka. No i tam prorok Jeremiasz mówił tak, a właściwie Pan Bóg przez proroka Jeremiasza. Nie takie przymierze, może wcześniej przeczytam od wiersza 8. Albowiem ganiąc ich mówi, oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe, nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami, w dniu, gdym ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. No a teraz popatrzmy jeszcze do rozdziału 10, bo przecież i tam również apostoł tutaj pokazuje nam tą prawdę jeszcze raz podkreśloną. Mamy istotną informację, która pokazuje nam, że faktycznie Bóg chce coś niezwykłego z nami zrobić. Chce sprawić, byśmy faktycznie stali się tymi, którzy realizują w 100% Jego założenia. Mamy wiersz od 16 i dalej. Takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich sercach i na umysłach ich wypiszę je. I dodaję, a grzechów ich i nieprawości nie wspomnę więcej. Spróbujmy przeanalizować te dwa fragmenty, które mówią na temat nowego przymierza. Na czym to nowe przymierze miałoby polegać? Jak wyraźnie jest tutaj powiedziane, to nowe przymierze polega na zawarciu przymierza między Bogiem a człowiekiem, a to przymierze mówi o tym, że Bóg chce zapisać swoje prawo na naszych umysłach i na naszych sercach. Co to daje? I tutaj musielibyśmy się odnieść do psalmu, w którym właściwie to są słowa Jezusa Chrystusa, ale zapisane na setki lat przed Jego przyjściem, pierwszym na tą ziemię. Tamte słowa brzmią mianowicie tak. Pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój, a zakon Twój jest gdzie? We wnętrzu moim. Zobaczcie, że Jezus Chrystus jako jeden z pierwszych zawarł, czy Bóg z Jezusem Chrystusem zawarł przymierze, z Jezusem Chrystusem jako człowiekiem, że prawo zostało wypisane w Nim wewnątrz. Co to znaczy? Jest to ten obraz, jaki przedstawia stworzony przez Boga Adam i Ewa, którzy musieli podjąć świadomą decyzję, aby zgrzeszyć. Po grzechu każdy z nas często nieświadomie popełnia grzech, prawda? Po upadku człowieka. I każdy ten grzech, czy to świadomy, czy nieświadomy, prowadzi nas do wiecznej śmierci. Bóg mówi, że w pewnym momencie On zawrze z swoim Kościołem, swoim ludem nowe przymierze. Inne przymierze niż to z góry Synaj. To przymierze z góry Synaj dawało przykazania, które były z boku. Mogłeś się konfrontować z tymi przykazaniami, czytając je i patrząc na swoje życie. Ale to ciągle było coś jakby obcego. W momencie, kiedy Boże prawo staje się immanentną częścią naszego charakteru, naszej mentalności, wówczas możliwym stanie się spełnianie doskonałych uczynków, o których mówi Apokalipsa. To jest niesamowite, ale jakże prawdziwe. To dlatego Jezus Chrystus był doskonałym człowiekiem. Dlatego, że to prawo nie było obok Niego, gdzieś na zwoju jakimś zapisane, ale to prawo było w Nim i On doskonale wiedział, w jaki sposób ma postępować i zgodnie z tym prawem postępował. To jest naprawdę coś bardzo wartościowego dla nas, dlatego że w ten sposób widzimy nie tylko ścisły związek z Bogiem, bo jak wiecie, przymierze obejmuje przynajmniej dwie strony. Z jednej strony Boga, który jest wszechmocnym Bogiem,
a z drugiej strony człowieka, który jest bezradny bez tego Boga i bez tego przymierza, które Bóg zawiera z nim. Bóg chce, by Jego prawo było w naszym wnętrzu. To jest fantastyczne. Ale myślę, że potrzebujemy jeszcze czegoś więcej. Potrzebujemy czegoś, co spowoduje, że nasze życie będzie dopełnione jeszcze jednym elementem. Chociaż właściwie to wszystko się powiela. Bo mamy mowę do zapisaną przez Ewangelistę Jana w 14 rozdziale. Tam, gdzie jest mowa na temat drogi do Ojca, drogi do nieba. I tam w wierszu 23 Jezus Chrystus mówi takie zaskakujące słowa. Odpowiedział Jezus i rzekł mu: jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. No i tutaj zatrzymajmy się na chwilę. Zauważcie, że możemy to odczytać w dwojaki sposób. Jeśli kto mnie miłuje, czyli jako przyczyna czegoś. Jeśli mnie ktoś miłuje, to dalej jest powiedziane, słowa mojego przestrzegać będzie. Czyli jeśli miłujesz Chrystusa, to będziesz przestrzegał Jego słowo. Ale możemy też odczytać to inaczej. Możemy to odczytać jako obietnicę. Czyli jeśli mnie miłujesz, to tym samym obiecuję Ci, że mojego prawa czy mojego słowa przestrzegać będziesz. I wydaje się, że to drugie zrozumienie jest właściwsze. Że to właśnie Bóg sprawia, jak mówi apostoł Paweł, w nas chcenie i skuteczne wykonanie. A więc jeśli Jego miłujemy naprawdę, to będziemy spełniać Jego prawo. I dalej. I Ojciec mój umiłuje Go i do Niego przyjdziemy i u Niego zamieszkamy. Bardzo podoba mi się to bezpośrednie tłumaczenie z języka greckiego w tym wydaniu interlinearnym, gdzie powiedziane jest tam, że przyjdziemy do Niego i u Niego uczynimy mieszkanie. Zobaczcie, że tu nie ma mowy o mieszkaniu fizycznym. W takim sensie, że mamy jakiś budynek, w którym jest mieszkanie, w którym ojciec i syn, bo tu jest powiedziane w liczbie mnogiej, zamieszkają. Ale mamy do czynienia z czymś bardzo osobistym. A więc Bóg chce zamieszkać w nas. Zauważcie, że kiedy mówimy na temat Bożego prawa, które wielu ludzi we współczesnym chrześcijańskim świecie deprecjonuje, uważając, że przykazania były dane tylko i wyłącznie Żydom, natomiast chrześcijanie nie muszą przestrzegać tego prawa. Zupełny absurd. W takim razie na podstawie czego Bóg ma wykonać sąd nad tym światem? Skąd miałby brać podstawę do tego, aby kogoś oskarżać lub usprawiedliwiać? Zresztą tak naprawdę, gdyby zapytać tych ludzi, którzy uważają, że przykazania nie obowiązują, to w rzeczywistości są gotowi przyjąć z powrotem 9, tylko 10 odrzucają żydowską sobotę, która zupełnie im nie pasuje. To jest absolutny absurd. Zauważcie, że prawo Boże jest wyrazem Bożego charakteru. Więc jeżeli Jezus Chrystus mówi, że przyjdziemy do Niego i mieszkanie w Nim uczynimy, to znaczy, że ten Boży obraz, Jego obecność w nas prowadzi nas do doskonałego posłuszeństwa. Ale żeby było to zupełnie dopełnione, to musimy przeczytać to, co jest powiedziane także w tym 14 rozdziale, a może nawet nie w 14, co w 16, gdzie jest stwierdzenie dotyczące działania Ducha Świętego. I tam w 8 wersecie jest powiedziane, jakim funkcjom będzie szczególnie przypisana Jego działalność. A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu.
Zauważmy, że ci, którzy uciekają, jak czytaliśmy w tej pierwszej czy drugiej odsłonie w Apokalipsie, to ci, którzy są przerażeni przyjściem Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Dlatego, że Duch Święty przekonał ich wcześniej o grzechu, ale oni zlekceważyli ten głos. Dalej jest powiedziane, że także przekona o sprawiedliwości, gdyż Jezus w tym momencie za chwilę będzie miał odejść do Ojca, ale także i o sądzie. Nie wiem, jak wielu ludzi dzisiaj myśli na temat sądu, ale jest to prawda, która jest niezbędna do tego, aby określona została postawa każdego człowieka wobec Bożego prawa, wobec jego charakteru, zanim on przyjdzie. Nie może być tak, że dopiero wtedy, kiedy przyjdzie, będzie odbywał się sąd. Gdybyśmy czytali dalsze części 19 rozdziału, zauważymy, że jest tam mowa o tym, iż niestety niektórzy ludzie z tych, którzy będą żyli, rzeczywiście będą musieli umrzeć i poczekać na wydanie wyroku, który nastąpi po tym drugim etapie sądu, o jakim Słowo Boże mówi, o którym odbędzie się w niebie. Zresztą Pan Jezus uczniom mówił bardzo wyraźnie, że oni będą tymi, którzy będą sądzić 12 pokoleń Izraela. Kiedy? Czy rzeczywiście za swojego życia na ziemi osądzili Izraela? Czy dopiero przyjdzie taki moment, kiedy będą to czynić w Królestwie Bożym? I ważną rzeczą jest to, że kiedy jest mowa na temat Ducha Świętego, to jest powiedziane, że On wprowadza człowieka we wszelką prawdę. Zobaczcie więc trzy elementy, które są absolutnie niezbędne nam do tego, abyśmy mogli myśleć o tym pozytywnym spotkaniu z Jezusem Chrystusem. Pierwszy element, który jest najważniejszy, to zawarcie przymierza, tego nowego przymierza między Bogiem a nami. Kiedy prawo jest wpisane do naszych charakterów, do naszej mentalności. Drugie to jest przyjście Boga w postaci Jezusa i Ojca, którzy czynią miejsce w nas, mieszkanie w nas, chcą zamieszkać. Gdybyśmy mieli rozszerzyć jeszcze to pojęcie, to musielibyśmy się udać do trzeciego rozdziału Apokalipsy, tam do ostatniego listu do zboru w Laodycei, gdzie na końcu tego listu, w 20 wersecie jest powiedziane, oto stoję u drzwi. Po co? Po co stoję u drzwi? Czekam, aż kto otworzy, a wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. Zobaczcie, jest to potwierdzenie tej wypowiedzi Jezusa Chrystusa z Ewangelii Jana. On chce w nas zamieszkać, On chce z nami wieczerzać. Co to znaczy wieczerzać? Czy znacie przyjemniejszy moment niż usiąść za stołem z przyjaciółmi, porozmawiać z nimi? Przecież to jest to, co naprawdę daje człowiekowi niezwykłe zadowolenie. I tęsknimy za taką bliską relacją z naszymi przyjaciółmi, z naszymi rodzinami. Jezus Chrystus czuje się naszym bratem, chociaż mówimy o Nim, że jest Bogiem, ale poprzez ludzkość, poprzez człowieczeństwo stał się naszym bratem. Dlatego z wielką tęsknotą oczekuję, stojąc przed tymi drzwiami naszego serca, tak umownie mówiąc, bo przecież nie chcę wejść do tej pompy, która przepompowuje krew w nasze żyły, ale chcę wejść do naszego wnętrza, chcę wejść do naszego umysłu, chcę zmieniać naszą mentalność, chcę, byśmy naprawdę razem z Nim mogli czuć się dobrze. To jest ten drugi element, zamieszkanie Boga w nas. I trzeci element, obietnica Ducha Świętego. Zauważcie, że wszystkie trzy to są obietnice. I na koniec można by powiedzieć słowami apostoła Pawła, że wszystkie te obietnice, które zostały dane w Słowie Bożym, zostały dane po to, abyśmy co zrobili? Abyśmy byli uczestnikami czego? Pamiętacie, o czym jest napisane w Słowie Bożym? Boskiej natury. A jaka jest boska natura? Doskonała, prawda? A więc skoro obietnice są tym, dzięki czemu możemy uzyskać czy mieć udział w boskiej naturze, to myślę, że już teraz nikt nie może się dziwić,
że można być doskonałym w Bogu. Wszystkie uczynki dokonane w Nim są uczynkami doskonałymi. Ta szata sprawiedliwości, którą przyodziani są aniołowie, a którą stracił człowiek poprzez grzech, z powrotem, poprzez posłuszeństwo Bogu, poprzez zamieszkanie w Nim, bycie w Nim, a Jego w nas, daje nam możliwość osiągnięcia tego celu, który wcześniej wydawał się nieosiągalny. Ale aby zakończyć historię, którą tutaj przedstawiłem wam jak w czterech odsłonach, jako tą mówiącą o przyjściu Jezusa Chrystusa, to musicie zauważyć, że faktycznie nie możemy czekać na wypełniające się znaki. Bo dzisiaj nawet ludzie postronni mówią, no tak, mówicie o tym, że jakieś głody, mory, trzęsienia ziemi, ale przecież to zawsze było, prawda? I nie da się wykluczyć, że dalej nie będzie. Zresztą wszystkie statystyki pokazują, że co roku jest coraz więcej tych problemów, które związane są nie tylko z katastrofami tymi ekologicznymi, można by powiedzieć, czy katastrofami związanymi z żywiołami, ale także z tymi katastrofami, które związane są z głodem, z wojnami, z różnymi rozruchami, które naprawdę pochłaniają mnóstwo ofiar. To wszystko daje nam taki obraz, że nie może być to wymierne w 100%, jeśli chodzi o znak przyjścia Jezusa Chrystusa. Pamiętamy, że dzisiaj mówiliśmy, czytając 14 rozdział, o dojrzałości do żniwa. I tak jak stwierdziłem wcześniej, jeśli mówimy o dojrzałości bezbożnych, bo faktycznie świat doszedł do takiej granicy, w której kiedyś w przeszłości upadały imperia, kiedy moralność stopniała, można by powiedzieć, do zera, to tutaj możemy wręcz oczekiwać, że to jest czas, w którym Chrystus powinien przyjść. Ale jest jeszcze jeden element. To jest ten element doskonałości Kościoła Bożego przed Jego przyjściem. Doskonałości nas, jako ludzi oczekujących na przyjście Jezusa Chrystusa. I o tym dzisiaj mówiłem. Mówiłem, jak powinno wyglądać życie tych, którzy oczekują na Chrystusa. Mają być podobni do aniołów, bo tak samo ubrani. A więc ich charaktery to charaktery ludzi nieba, czy istot niebiańskich. Nie wiem, czy można aniołów nazwać ludźmi, oczywiście, że nie. Ale to wszystko prowadzi nas do takiego zrozumienia, że jeśli chcemy tam się znaleźć, jeśli żywo doczekamy przyjścia Jezusa Chrystusa, musimy stać się doskonali. Doskonali dzięki Bożym obietnicom, a Boże obietnice to umożliwienie nam tego celu. To nie jest tak, że ten cel zdobywamy własnym tylko i wyłącznie wysiłkiem. Że tutaj główny nacisk i główny wysiłek położony jest na samym Bogu. On sam na siebie bierze ten ciężar. On chce te 20 ton naszych grzechów wziąć na siebie i chce spowodować, że one zostaną zupełnie odsunięte. Że będziemy spełniać doskonale Jego wolę. A dlaczego? Ano właśnie dlatego, by pokazać szatanowi, który ciągle kwestionował ważność prawa Bożego. I my dzisiaj w chrześcijaństwie to widzimy. Deprecjonowanie tego prawa jest dziełem szatana. Jakkolwiek by nie patrzeć, to doskonałość wyraża się właśnie w Bożym prawie. Nie doskonałość Judejczyków czy Izraelitów, ale doskonałość każdego człowieka. I może gdyby tak zamknąć to jeszcze w jakimś takim jednym skrócie myślowym, to można by powiedzieć, że skoro wszyscy praktycznie zgodzą się, że moralne zasady wyrażone od 5. przykazania w górę są czymś, co jest oczywiste i nikt nie kwestionuje i nie mówi, że nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, to zupełnie nie jest istotne, bo to stoi na straży naszego bezpieczeństwa i naszego dobra. Ale kiedy dochodzi do kwestii dnia, który Bóg poświęcił na samym początku, a więc soboty,
wówczas pojawiają się wątpliwości. I teraz można by sobie zadać takie pytanie. Jeżeli faktycznie Pan Bóg dał inne prawa, chociażby ta wypowiedź Jezusa Chrystusa o tym, że daje dwa prawa. Miłość Boga i miłość bliźniego. Tak jak niektórzy uważają, że to jest właśnie to nowe prawo, któremu powinniśmy się podporządkować. Ale czy można miłować Boga, lekceważąc to, co On pobłogosławił? A po drugie, czy w trakcie gry dobrze jest zmieniać zasady? Czy ktokolwiek z olimpijczyków zgodziłby się, by w trakcie zawodów przepisy zmieniły się? Można by powiedzieć, że byłoby to niesprawiedliwe. Popatrzmy więc na kwestię chociażby soboty jako dnia, którego Bóg w szczególny sposób pobłogosławił. Czytamy o tym w Księdze Mojżeszowej, kiedy jeden z Izraelitów wyszedł w sabat, aby zbierać drewno na opał. Co się z nim stało? No niestety zginął. Umarł. I wyobraźmy sobie tego człowieka, który staje przed Bogiem w momencie, kiedy on przychodzi i mówi: Panie Boże, czy jest to sprawiedliwe, że ja za przestąpienie tego przykazania o sobocie poniosłem śmierć, co prawda doczesną, ale poniosłem konsekwencje. Natomiast w Nowym Testamencie żyły miliony ludzi, którzy lekceważyły ten dzień i nic za to im nie będzie. Czy jest to sprawiedliwe? Czy w ten sposób Pan Bóg byłby w stanie obronić swoją postawą takie działanie? Myślę, że każdy wówczas mógłby powiedzieć, że Bóg jest niesprawiedliwy. Dlatego, że zmienił warunki, na mocy których człowiek może osiągnąć życie wieczne. Tak jak Bóg jest niezmienny, tak Jego prawo jest niezmienne. Tak jak prawo Boże jest czymś doskonałym, bowiem jest odzwierciedleniem Jego charakteru, tak również i my musimy podlegać temu prawu. Ale to prawo nie jest zniewoleniem, ale to prawo jest drogą do wolności. Jest drogą do szczęścia wiecznego. Do tego momentu przejścia z doczesności do wieczności. Kiedy czytamy księgę proroka Daniela, to tam jest powiedziane w drugim rozdziale, kiedy tam opisany jest ten obraz tego pomnika, jak gdyby wystawionego w śnie Nebukadnezara, gdzie na końcu widzimy kamień, który uderza w ten posąg i jest powiedziane w 35 wersecie tak. Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro, złoto i było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie. Zobaczcie, że wizja dana Nebukadnezarowi, a później wyjaśniona przez Daniela, nawiązuje także do żniwa, bo jest powiedziane, że wszystko to wyglądało rozbite jak plewa w lecie. No wtedy, kiedy oczywiście jest żniwo. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale i w 32 wierszu powiedział, że uczcie się od figowego drzewa, podobieństwa, gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest co? Że blisko jest lato. W Ewangelii Łukasza to samo powtórzone przez Ewangelistę Łukasza w 21 rozdziale od 29 wiersza, a może przeczytam już tylko 30. Gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, że blisko jest lato. A więc ciągłe nawiązanie do tego żniwa, o którym mówi także Apokalipsa. I na koniec chcę przeczytać jedno zdanie z książki Przypowieści Chrystusa. W oryginale znajduje się to na stronie 69. Posłuchajcie, bo to jest kwintesencja tego, o czym dzisiaj mówiłem. Kiedy doskonale odzwierciedlimy charakter Jezusa w naszym życiu, wówczas On powróci, aby zabrać nas do siebie. Czy możemy trochę odwrócić to i powiedzieć, kiedy nie odzwierciedlimy charakteru Jezusa Chrystusa w naszym życiu, wówczas On nie powróci jeszcze zbyt szybko? Zobaczcie, to tak wygląda. Jest powiedziane, kiedy doskonale
doskonale, to znaczy bez grzechu. Odzwierciedlimy charakter Jezusa w naszym życiu, wówczas On powróci. Nie przyglądajmy się więc za bardzo temu, co dzieje się na świecie. Wiemy, że nieprawość dojrzała, ale Kościół nie dojrzał, myśmy nie dojrzeli. Potrzebujemy tej dojrzałości w Jezusie Chrystusie. Potrzebujemy nowego przymierza, które gwarantuje nam zapisanie Bożego prawa na naszym sercu i umyśle. Potrzebujemy Boga, który zamieszka w nas, uczyni w nas mieszkanie. I potrzebujemy Ducha Świętego, który wprowadza we wszelką prawdę i uświadamia sąd, sprawiedliwość i grzech. A wówczas, dzięki mocy Bożej, zostaniemy ubrani jak ci, którzy przychodzą z Jezusem Chrystusem, ubrani w doskonałość, doskonałe szaty świętości. Oby Bóg sprawił, że takimi staniemy się, więc przyglądajmy się bardziej Jezusowi i sobie, niż temu, co dzieje się na świecie, co miałoby przybliżyć nam przyjście Jezusa Chrystusa. Amen.